Myślę, że mogą. Ja jak przez te lata bycia z Maćkiem i obserwowania go i jakby też odczuwania tego, co on odczuwał, no to myślę, że mogą. Ja tak sobie uświadomiłam to też, jakie to ważne dla naszych dzieci, kiedy Franek podczas mszy na Krzeptówkach, tej takiej pożegnalnej po wypadku na Brodpiku, powiedział takie zdanie: dziękuję Bogu za góry, które ukształtowały tatę i naszą rodzinę. Nie czułam od początku, w ogóle nigdy nie czułam, tak? Nawet wtedy, kiedy on wyjeżdżał na kilka miesięcy, bo te wyprawy rzeczywiście, zwłaszcza zimowe, trwały 3-4 miesiące, więc ja nie miałam ani żalu, ani nie było czegoś takiego, że no teraz on wrócił, to teraz ja coś muszę zrobić. Nie, tego nie było, ale szczególnie po wypadku sobie uświadomiłam właśnie po tych słowach Franka, że to takie było ważne dla nas wszystkich. Teraz ta książka, która też, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki efekt, bo to było parę miesięcy naprawdę bardzo chyba potrzebnych mi, dopiero teraz to rozumiem, jakichś rozmów z autorką, z dziennikarką, z Beatą. Ona jest, tak, ta książka od 3 marca i to, co się wokół niej dzieje, to może być rzeczywiście trochę, no nie złe słowo, męczące, ale dużo się dzieje, dużo spotkań, ale tak sobie pomyślałam, że to gdzieś jest też potrzebne. Przesiąknięty był górami, on nawet gdzieś powiedział, że on rósł w takim domu, więc to w ogóle to było tak naturalne, że chyba nie było jakiejś innego, nie było innego wyjścia. On po prostu się wychował w takiej rodzinie i żył też z tym, że no jego ojciec zginął w Alpach, kiedy miał 10 lat. To na pewno nie podziałało jakoś ostrzegawczo, czy jakoś, żeby w te góry nie szedł, wręcz przeciwnie, myślę. Nie, nie powiedziałam. Nie powiedziałam, bo zdawałam sobie sprawę, że po pierwsze w takiej osobie się zakochałam, w takim mężczyźnie, który no już wtedy miał za sobą i wyjazd w Himalaje, i wyjazdy w Alpy, w Pamir, jakieś niesamowite przejścia w Tatrach. No to mi się podobało, więc nie mogłam potem być niekonsekwentna i mu zabraniać tego, więc nie, nigdy nie padło coś takiego. To jest wyswatane małżeństwo przez moją mamę i przez Maćka kolegów. Nie, nikt nas nie odwodził. Ale on tego nie mówił, że teraz dajcie mi spokój, bo ja tutaj się muszę zaklimatyzować. Nie, on wracał po prostu tak wyczerpany i tak słaby i tak potrzebujący spokoju i właśnie to, co jego koledzy też zawsze mówi, że Maciek już w Katmandu zaczynał jeść. On miał taką reakcję, że on odbijał sobie jedzeniem, zjadał jeden obiad, potem zjadał kolejny i kolejny. I to było takie naturalne, że jak przyjeżdżał, no to miał taki czas. To może zabrzmi jakoś patetycznie strasznie, ale żeby tej drugiej osobie dać taką wolność. Ja teraz do takich rzeczy dochodzę, że to jest chyba ważne, żeby ta druga osoba się czuła wolna i że może robić, spełniać marzenia. Maciek zresztą zawsze podkreślał to, że niesamowitym szczęściem jest, jeżeli można wykonywać zawód, z którego się żyje, a to jest właśnie ta pasja. No bo to jego przewodnictwo, które przez ostatnie 25 lat uprawiał, wyjeżdżał z całą. On przez to poznał masę ludzi. I to są ci ludzie, którzy teraz z nami są. I to są z tych klientów tak zwanych, zrobili się przyjaciele.
I to jest właśnie te 25 lat. No i on właściwie z tego żył, utrzymywał dom, a to było jego pasją. Więc to podkreślam, że to jest szczęście.